W dniu dzisiejszym, panie przewodniczący, znajdujemy się w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie. Co będzie tematem 49. sesji Rady Gminy Kamienna Góra? Tematem 49. sesji Rady Gminy Kamienna Góra będzie jeden podstawowy temat. To jest realizacja inwestycji w tym bieżącym roku, w 2022. Będzie to podsumowanie, będzie szczegółowo omawiane, co zrobiliśmy, co zostało i co jeszcze jest do realizacji. Także takie podsumowanie. Poza tym uchwały, sprawy różne, sprawozdanie wójta przewodniczącego i na tym sesję zakończymy. Dzień dobry wszystkim. Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 49. sesję Rady Gminy Kamienna Góra i witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych. Witam panią wójt, witam panią skarbnik, witam pana sekretarza, witam kierowników referatów. Witam panią mecenas, witam was szanowni radni, sołtysi, media i obsługę tutaj dzisiejszego spotkania. Szanowni państwo, przeczytam państwu porządek obrad, a więc punkt pierwszy to otwarcie sesji, punkt drugi informacja o protokole z poprzedniej sesji, punkt trzeci informacja wójta gminy z bieżącej działalności oraz przewodniczącego, punkt czwarty ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022. Punkt piąty to podjęcie uchwał i punkt szósty to sprawy różne. Szanowni państwo, chciałbym w porządku obrad wprowadzić zmianę, mianowicie w punkcie piątym podjęcie uchwał wykreślić projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie regulaminu trzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamienna Góra. Ta uchwała została do państwa wysłana wcześniej, ale nie była w ogóle prezentowana na żadnej komisji, więc tą uchwałę chciałbym właśnie z tego porządku obrad wykreślić. Tak. Będziemy musieli to przegłosować, tą zmianę, więc kto jest za tym, żeby tą uchwałę wykreślić z porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I proszę państwa, jeszcze w punkcie piątym dodać uchwałę w punkcie piątym. Jest to uchwała w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględniający przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży, uczniów oraz rodziców. Ta uchwała była prezentowana na każdym posiedzeniu komisji i uzyskała pozytywną opinię, a nie była wprowadzona do porządku obrad, więc proszę o następne głosowanie. Kto jest za tym, żeby ten projekt uchwały był w naszym porządku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję i przegłosujemy teraz cały porządek dzisiejszego spotkania z uwzględnieniem tych poprawek. Kto jest za przyjęciem takiego porządku? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Informacja o protokole z poprzedniej sesji. Protokół był wyłożony. Nikt do niego nie zaglądał, to znaczy, że chyba nikt nie ma żadnych uwag. Czy na tą chwilę ktoś takie ma? Nie widzę, więc uważam protokół za przyjęty. Punkt trzeci to informacja pana wójta z bieżącej działalności. Dzisiaj z nami pana wójta nie ma, ale to sprawozdanie całe przedstawi nam zastępca wójta, pani Małgorzata Buszkiewicz, proszę bardzo. Dzień dobry, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnia sesja miała miejsce 26 października i 27. Wójt uczestniczył w nagraniu w telewizji TVP3 Wrocław w sprawie miejscowego planu zagospodarowania z zakazem zabudowy, miejscowych planów z zakazem zabudowy, które podejmujemy na terenie naszej gminy. Nagranie odbyło się w Czarnowie. Brali udział w nim mieszkańcy Czarnowa oraz pan sołtys. 28 października spotkanie z zarządem kopalni Ogorzelec. Spotkanie to dotyczyło przedłużenia koncesji na wydobycie kamienia i prowadzonego w związku z tym postępowania środowiskowego. W tym samym dniu odbyło się uroczyste otwarcie obwodnicy Wałbrzycha. Wójt brał w nim udział na zaproszenie prezydenta Szełemeja. Poza tym uczestniczyli w tym wydarzeniu przedstawiciele strony rządowej, był pan premier, byli ministrowie, był marszałek Sejmu.
oraz również uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych. 3 listopada w Urzędzie Miasta Kamienna Góra odbyło się spotkanie samorządowców z zarządem Sanikomu. Dotyczyło ono omówienia bieżących spraw. 4 listopada spotkanie najwyższego kierownictwa u nas w Urzędzie Gminy dotyczące projektu budżetu na 2023 rok. 7 listopada narada wójta, głównym tematem była realizacja inwestycji zaplanowanych na bieżący rok budżetowy, przewidzianych do realizacji ze środków własnych, z programów unijnych, ale też z programów krajowych oraz tradycyjnie sprawy różne. W tym samym dniu w inkubatorze przedsiębiorczości odbyło się posiedzenie Rady Programowej działającej przy inkubatorze przedsiębiorczości. Spotkanie dotyczyło podsumowania działań, określenia kierunków działania na nowy rok oraz ustalenia budżetu. Omawiane były krótkie łańcuchy dostaw żywności oraz temat związany ze spółdzielnią energetyczną. W spotkaniu uczestniczyła również pani doktor habilitowana Magdalena Raptowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego, która zajmuje się właśnie krótkimi łańcuchami dostaw żywności. I ona opowiadała, jak nasza gmina jest rozpoznawana już w Polsce, bo jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o zaangażowanie samorządu w właśnie organizację krótkich łańcuchów dostaw żywności. I tak nadmienię jeszcze, że akurat teraz pan Krzysztof Solarz bierze udział w konferencji w Warszawie, na której jest jednym z panelistów i również opowiada o tym, jak nasz samorząd angażuje się, o tym w ogóle, jak samorządy mogą wspierać i angażować się i pomagać lokalnym producentom rolnym. W tym samym dniu, również w inkubatorze przedsiębiorczości, po zakończeniu posiedzenia Rady Programowej odbyło się spotkanie gminy Kamienna Góra, gmina Czarny Bór uczestniczyła oraz gmina Lubawka. Byli przedstawiciele Sanikomu i spotkanie odbyło się z udziałem również pana Rafała Serafina. Jest to człowiek z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dotyczyło to spotkanie współpracy i możliwości organizacji spółdzielni energetycznej na naszym terenie. W najbliższym czasie w Polsce jest planowane uruchomienie nowego programu Energia dla Wsi, który ma zapewniać dotacje do OZE, między innymi właśnie dla gospodarstw rolnych. Istotą tego programu ma być wygenerowanie bodźców dla rozwoju OZE na terenach wiejskich, poprawa efektywności energetycznej tych regionów oraz zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Pan Serafin będzie miał z nami podpisaną umowę, w ramach których przygotuje dokumentację i pomoże nam w rejestracji tej spółdzielni. Program, o którym Państwu mówię, będzie umożliwiał pozyskanie dotacji dla spółdzielni już działających. Dlatego czekamy teraz na ofertę pana Serafina i na pewno będziemy z tym tematem do Państwa wracać. 8 listopada odbyło się spotkanie z panem Markiem Piestrzyńskim w sprawie organizacji i dystrybucji węgla na terenie naszej gminy. Od początku prowadziliśmy rozmowy właśnie z panem Piestrzyńskim z racji tego, że to jest nasz lokalny przedsiębiorca, który zajmuje się handlem węglem. W tym samym dniu w Boguszowie Gorcach odbyło się zgromadzenie wspólników Sanikomu. I również w tym samym dniu miałam przyjemność uczestniczyć w pracach komisji oceniającej złożone przez nasze dzieci z naszych szkół laurki i pocztówki, które zostały zgłoszone w ramach programu, w ramach konkursu literacko-plastycznego zorganizowanego przez CBK z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs pod nazwą Życzenia dla Niepodległej. Były tutaj dwie kategorie dla dzieci. Dzieci młodsze z klas 1-3 przygotowywały laurki z życzeniami dla Polski, natomiast dzieci z klas 4-8 przygotowywały projekt kartki pocztowej, który miał zawierać ilustrację związaną ze Świętem Niepodległości oraz życzenia dla Polski na rewersie. 9 listopada w Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyło się spotkanie z pracownikami Starostwa Powiatowego Kamiennej Góry w sprawie organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy. Konsekwencją tego spotkania było zaplanowane na 21 listopada spotkanie z sołtysami.
Starosta zwrócił się do nas z prośbą o zgłoszenie potrzeb transportowych w naszej gminie w związku z planowaniem transportu publicznego na rok 2024. I jeszcze później wrócę do tego tematu. 10 listopada w Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyłam spotkanie z przedstawicielami Fundacji Rodzinna Stacja oraz dyrektorem CBK Gminy Kamienna Góra. Spotkanie dotyczy realizacji projektu pod nazwą Rodzinny Festiwal Czytelniczy Wsparcie Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra. Fundacja pozyskała dla naszej gminy, dla naszej młodzieży prawie 243 tysiące. Projekt ma na celu aktywizację i integrację młodzieży, ale też przygotowanie członków Młodzieżowej Rady Gminy do reprezentowania interesów lokalnych grup młodzieżowych. Projekt czerpie z doświadczeń edukacji fińskiej, która jest nastawiona na samodzielne twórcze działanie i pogłębianie zainteresowań. 11 listopada w Krzeszowie odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. Z tej okazji nastąpiła również inauguracja masztu flagowego, który tutaj na parkingu w Krzeszowie powstał. Dzięki temu, że gmina brała udział w projekcie pod biało-czerwono, tak nazywa się projekt, i pozyskaliśmy na ten cel dotację w wysokości 8 000 zł. W czasie tej uroczystości brały udział również dzieci ze szkoły podstawowej w Krzeszowie i przystąpiły, jak co roku zresztą nasze szkoły przystępują do takiej akcji ogólnopolskiej pod nazwą Szkoła do Hymnu. Ona polega na tym, że o godzinie 11:11 dzieci z różnych szkół w całej Polsce odśpiewują hymn. Podczas tego wydarzenia również nastąpiło właśnie rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci Życzenia dla Niepodległej, zaprezentowano najpiękniejsze prace oraz odczytano życzenia dla Polski. W tym samym dniu wieczorem tutaj na scenie Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie odbył się tradycyjny już u nas koncert pod nazwą Polski Rok na Dzień Niepodległości, w ramach którego wystąpił pan Zbyszek Stefański wraz z przyjaciółmi oraz chór z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze, a gwiazdą wieczoru był zespół Organek. To wydarzenie zgromadziło około 400 widzów. 16 listopada w Urzędzie Gminy Kamienna Góra odbyło się spotkanie, w którym brał udział pan dyrektor właśnie inkubatora przedsiębiorczości oraz przedstawiciele firmy, która jest zainteresowana tworzeniem tak zwanych autonomicznych obszarów energetycznych. Koncepcja budowy tych właśnie autonomicznych regionów energetycznych jest nową, innowacyjną propozycją budowy samowystarczalnych pod względem energetycznym regionów. Jej ideą jest powstawanie i zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego oraz wykorzystanie lokalnych zasobów, by zbudować taki miks energetyczny. Tutaj rozmawialiśmy o produkcji energii między innymi z paneli fotowoltaicznych, ale też biogazowni. Firma ma nam przedstawić szczegóły współpracy w tym zakresie, jednak nadal priorytetem dla nas jest utworzenie spółdzielni energetycznej. W tym samym dniu w Urzędzie Gminy odbyło się pożegnanie pana Romka Geregi, kierownika referatu wodociągów i kanalizacji, który po 45 latach pracy przeszedł na zasłużoną emeryturę. Obecnie kierownika zastępuje pan Jarosław Chęć. 17 listopada w siedzibie LGD Kwiat Lnu odbyło się spotkanie wójtów, burmistrzów w sprawie dodatkowych naborów. Dla gminy naszej pozyskamy, mam nadzieję, około 300 tysięcy złotych. Chcemy przeznaczyć te środki na budowę placu zabaw w Krzeszowie i w Pisarzowicach. Te środki pochodzą z niewykorzystanych, z oszczędności i z niezrealizowanych projektów, a także z różnic kursowych. Nabór planowany jest jeszcze w grudniu tego roku. 21 listopada miała miejsce narada wójta, podczas której głównym tematem było omawianie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 i sprawy różne. Również w tym samym dniu zaplanowane właśnie było spotkanie z sołtysami w sprawie organizacji zbiorowego transportu na terenie gminy Kamienna Góra. Natomiast nie była zbyt duża frekwencja na tym spotkaniu, w związku z tym przeprowadziliśmy konsultacje telefoniczne i przygotowaliśmy na tej podstawie odpowiedź do powiatu. W ramach odpowiedzi zgłosiliśmy
potrzebę organizacji, uruchomienia nowych lub też przywrócenia wcześniej zlikwidowanych połączeń komunikacji. I są to relacje, połączenie relacji Kamienna Góra-Mieroszów, połączenie relacji Mieroszów-Kamienna Góra, Lipienica-Kamienna Góra, Kamienna Góra-Ogorzelec i Kamienna Góra-Rędziny. I tutaj zwróciliśmy też uwagę na taki duży problem, ponieważ do tej pory ta komunikacja taka regularna odbywa się w dni robocze, ale tylko w dni nauki szkolnej, w dni, w których mamy ferie, czy święta, czy wakacje, te kursy są ograniczane, więc zgłosiliśmy w tym piśmie również taką potrzebę, by kursy były utrzymane również właśnie w okresach wakacji, ferii i świąt. Również 21 listopada wzięliśmy udział w pogrzebie świętej pamięci Józefy Rekieć, naszej byłej radnej kadencji 3, 4, 5, 6 i 7 w latach 1998-2018. 22 listopada wójt podpisał umowę na zakup i dostawę węgla dla mieszkańców gminy z Polską Grupą Górniczą z Katowic. 24 listopada miała miejsce premiera filmu Święta Inaczej. Premiera odbyła się w Warszawie. Sceny do tego filmu, jak Państwo wiecie, były kręcone na terenie miasta Kamienna Góra, ale również na terenie gminy. Bardzo duże wydarzenie z udziałem wielu znanych nam osób. Ogromna sala kinowa na 770 osób, ogromny ekran. Tylko pozazdrościć, ażby się chciało mieć bliżej gdzieś taką salę. W filmie, tak jak zresztą producenci zobowiązywali się, pada kilkakrotnie nazwa Kamienna Góra. Na początku filmu jest plansza mówiąca o tym, że zdjęcia były nagrywane na terenie miasta i na terenie gminy Kamienna Góra. Pojawiają się oczywiście herby i na początku i na końcu filmu też nasz herb jest widoczny na materiałach promocyjnych, na plakatach, ulotkach. Jesteśmy wymienieni jako partner. Czyli jest to tak dla nas, dla gminy jest to szeroko zakrojona akcja promocyjna. 28 listopada tutaj w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Przewodniczącą została Klaudia Tokarska, wiceprzewodniczącym Filip Maciejowski, a sekretarzem Daniel Zając. I to wszystkie już informacje. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Dziękujemy za przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, odczytam Państwu sprawozdanie z działalności przewodniczącego Rady Gminy. Był akurat pierwszy punkt dotyczy mojego zastępcy, pana Kazimierza Gorzałka, który 2 listopada podpisał uchwały celem ich przesłania do organu nadzoru i kontroli wojewody dolnośląskiego i uchwały zostały przekazane do realizacji wójtowi gminy. 18 listopada zwołanie 409 sesji, 25 listopada posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady oraz posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej celem wypracowania ostatecznej opinii dotyczącej budżetu na rok 2023. 25 listopada dyżur Biura Rady i 28 listopada udział w pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra, która ta sesja odbyła się tutaj w Centrum Biblioteczno-Kulturalne. I także uczestniczyłem w pogrzebie świętej pamięci naszej byłej radnej Józefie Rekieć. I to wszystkie informacje, które mogę Państwu przekazać. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych rok 2022. I pan kierownik nam właśnie te wszystkie informacje tutaj przedstawi. Zapraszam. Dzień dobry. Pozwolę sobie omówić króciutko kilkanaście slajdów, które będą pokazywały inwestycje, które w tym roku były realizowane.
obejmuje to oczywiście ten rok, z tym, że wiemy, że proces inwestycyjny trwa, jak gdyby jest rozciągnięty w czasie i trwa na tyle długo, że część z tych inwestycji, o których tutaj będę Państwu opowiadał, jest w trakcie, tak, lub znaczy w różnym stopniu zaawansowane, tak? Niektóre są kontynuowane i zostały w tym roku ukończone, niektóre są dopiero na początkowym etapie przygotowania takiego formalno-administracyjnego. Podzielona jest ta informacja, tak jak zwykle Państwu przedstawiam, informacja o inwestycjach na trzy części, czyli na układ, na inwestycje z zakresu drogownictwa, na inwestycje z zakresu wodociągowania i kanalizacji miejscowości oraz wszelkie pozostałe inwestycje. Taki mamy układ w wieloletnim planie inwestycyjnym i myślę, że tak się utarło, że w takiej konstrukcji też wszystkie te informacje Państwu zawsze przedstawiamy. Rozpocznę więc od inwestycji drogowych. Pierwsza to inwestycja nie do końca typowo i wyłącznie gminna. Jest to zamierzenie łączone, bo zawierało w sobie zarówno i budowę chodników, jak i budowę oświetlenia drogowego i budowę wiat przystankowych, a wszystko to działo się w miejscowości Leszczyniec na odcinku drogi wojewódzkiej. Tam przy finansowaniu czy współfinansowaniu gminy, tak jak Państwo widzicie, kwotą ponad 1,5 miliona złotych, zakończono w tym roku inwestycję polegającą na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej. Dwa odcinki tego chodnika, łącznie prawie 1300 metrów bieżących, razem z systemem odwodnienia i przebudową istniejących instalacji podziemnych. To zadanie zostało przez DSDiK w zeszłym tygodniu odebrane z drobnymi uwagami i mieszkańcy mogą już z tego chodnika korzystać. Zamierzenie jest takie, że zarówno ta inwestycja, jak i zakończone w zeszłym roku chodniki w Ogorzelcu i w Szerocinie poprawią bezpieczeństwo przy tej drodze wojewódzkiej, jakby nie było mocno ruchliwej. Informacja ze strony DSDiK też jest taka, to bardziej myślę, że w stronę mieszkańców, że utrzymanie tego chodnika w zakresie odśnieżania DSDiK też na chwilę obecną deklaruje, że będzie to wykonywać. Tak? Oczywiście nie jest z góry powiedziane z jaką częstotliwością, ale będzie coś tutaj robić, mimo tego, tak, że formalnie obowiązek odśnieżania chodników położonych przy posesjach spoczywa na właścicielach nieruchomości przyległych, z tym, że wiemy, jak to w praktyce wygląda, stąd ta deklaracja Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, że prace z tym związane będą wykonywać w ramach swoich zadań. Przy okazji tego chodnika powstał też na Leszczyńcu na odcinku mniej więcej boiska sportowego odcinek oświetlenia, którego do tej pory tam nie było, razem z doświetleniem trzech przejść dla pieszych, co też poprawić ma bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Za tą część inwestycji w 100% zapłaciliśmy z budżetu gminy Kamienna Góra. Łącznie 23 punkty świetlne plus 3 przejścia, czyli razem 6 doświetlaczy dla pieszych. I ostatnim elementem to są nowe wiaty przystankowe przy tej drodze wojewódzkiej, ponieważ w ramach budowy chodników powstały zatoki autobusowe. Zmieniła się też lokalizacja, w związku z tym poprzesuwały się te przystanki istniejące, ponieważ zatoki autobusowe nowe musiały mieć odpowiednie parametry techniczne. Przy tych zatokach autobusowych, tam gdzie to było możliwe, powstały nowe wiaty. Przy jednej zatoce, o ile wiem, nie jest to możliwe ze względu na to, że nie ma tam już miejsca, tak, czy granic, granice działki w zasadzie kończą się na krawędzi zatoki autobusowej i fizycznie tej wiaty tam się już nie dało zmieścić. Pozostałe inwestycje drogowe, nie było ich akurat w tym roku tak dużo. Jedna inwestycja zakończona to przebudowa drogi wewnętrznej na działce 336 w Szerocinie. Państwo być może kojarzą, 2 lub 3 lata temu podczas wyjazdowych komisji byliście Państwo radni na tej drodze. Króciutki odcinek 60 metrów to jest tam, gdzie ludzie zgłaszali notoryczny problem, bo budynki, w zasadzie jeden budynek lub dwa, były położone poniżej poziomu drogi, więc użytkownicy tej drogi gruntowej na tamtym czasie, zdarzało się, że szyby leciały w oknach, ponieważ kamienie z nawierzchni drogowej potrafiły być wystrzelone pod kołami
i niszczyć jak gdyby, czy oddziaływać szkodliwie na nieruchomości prywatne. Ten problem został zlikwidowany dzięki temu, że Państwo przeznaczyliście środki najpierw na dokumentację, a potem na zrealizowanie tego zadania. Kwota 148 tysięcy. Krótki odcinek drogi, ale w trudnych warunkach terenowych i dużo, oprócz samej nawierzchni, samej jezdni, dość dużo prac związanych z odprowadzeniem wody z tego dość stromego terenu. Zakończono w tym roku również remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej w Pisarzowicach. To jest inwestycja, która rozpoczęła się jeszcze w zeszłym roku, zakończyła się w tym. W Pisarzowicach w tym roku zaczęliśmy, czy opracowaliśmy dokumentację. Pomyliło mi się z poprzednim mostem, w Pisarzowicach również. Jesteśmy po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym. To jest remont mostu położonego za budynkiem numer 77. To dla radnych Pisarzowic taka informacja. Wartość oferty złożonej w przetargu 395 tysięcy odpowiada mniej więcej kosztorysowi. To zadanie było wycenione kosztorysowo na 386 tysięcy złotych. Jesteśmy na etapie podpisywania umowy z terminem realizacji do przyszłego roku. Rozbudowa oświetlenia drogowego we wsi Gorzeszów. To zadanie, na które również w tym roku została opracowana dokumentacja. Chodzi o odcinek oświetlenia przy drodze powiatowej, jak wjeżdżamy do Gorzeszowa, od pierwszego przystanku, czy wiaty przystankowej na wjeździe do miejscowości, do skrzyżowania czy do rozdroża, jak zjeżdżamy na rezerwat na Głazy Krasnoludków i w obręb jak gdyby zabudowań wsi Gorzeszów. To zadanie jest wycenione na kwotę 110 tysięcy. Kosztorys jest co prawda z kwietnia. Te ceny dość się mocno zmieniają. Jesteśmy na etapie postępowania ofertowego i chcielibyśmy w grudniu podpisać umowę na realizację tego zadania z terminem realizacji, czy z terminem zakończenia w przyszłym roku. Tak jak mówiłem, samych fizycznej realizacji inwestycji drogowych nie było może aż tak bardzo dużo, ale też opracowywane są dokumentacje na przedsięwzięcia nowe, na które w tym roku uzyskano dość znaczące środki finansowe z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Łącznie dwie promesy na kwotę 10 milionów złotych obejmujące 5 dróg, z tym, że dla dwóch dokumentacja jest już opracowana w latach poprzednich, tylko zawsze brakowało pieniędzy na ich realizację. To są drogi w Ptaszkowie w obrębie, czy zakończenie inwestycji w Ptaszkowie w obrębie szkoły ptaszkowskiej. Tam pozostał odcinek dalszej drogi gminnej do zrobienia i odcinek drogi wewnętrznej za szkołą. I w Raszowie to jest odcinek drogi od takiego rozdroża w kierunku miasta Kamienna Góra powrotnego. Tam częściowo jest nawierzchnia asfaltowa, ale częściowo jest tam nawierzchnia gruntowa. Też trudne położenie terenowe, które sprawia, że ten kamień, który tam na tej drodze jest notorycznie wypłukiwany, a jest to też obszar dość intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Ta dokumentacja przygotowana była, było na to, droga była wpisana do dróg tak zwanych powodziowych, ale z racji zlikwidowania tych promes na zadania powodziowe ta dokumentacja czekała na to, aż znajdzie się jakaś możliwość sfinansowania inwestycji środkami zewnętrznymi i razem z przygotowywaną tutaj drogą w Dobromyślu są te trzy drogi, czyli Dobromyśl, Ptaszków i Raszów są objęte jedną promesą i są przygotowywane do tego, żeby początkiem przyszłego roku ogłosić postępowanie przetargowe. Natomiast druga promesa dotyczy modernizacji drogi gminnej w Rędzinach i modernizacji dróg gminnych w Ogorzelcu. To są długie odcinki po prawie 1,5 kilometra i będą realizowane z racji tego, że nie ma czasu na opracowanie już pełnej dokumentacji projektowej, bo jesteśmy limitowani tutaj postanowieniami promesy. Mamy w ciągu 9 miesięcy od uzyskania środków ogłosić postępowanie przetargowe. 9 miesięcy w dzisiejszych realiach to jest na dokumentację projektową zdecydowanie za mało czasu, więc robimy to w formule zaprojektuj, wybuduj. Wykonawca potencjalny będzie miał 24 miesiące na to, żeby to projektowanie zakończyć i zrealizować pracę. Też myślę, że początkiem przyszłego roku
Będą te dokumentacje gotowe razem z częścią uzgodnień i będzie ogłoszone postępowanie przetargowe. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie opracowywania tej dokumentacji, tak? To pod tym pojęciem ukrywają się już wszelkie inne rzeczy, które są związane z tym, żeby inwestycje do realizacji przygotować. I ostatnia rzecz, która w tym roku, ostatnia dokumentacja projektowa drogowa, która była w tym roku realizowana, to budowa drogi gminnej i wewnętrznej w Przedwojowie. Zostało to zadanie zakończone i ma wymagane pozwolenia do realizacji. To jest droga, której na dzień dzisiejszy fizycznie nie ma. Państwo kojarzycie, to jest droga do tego zestawu czy kompleksu działek budowlanych, które gmina sprzedaje, przylegających do byłej drogi krajowej. Tak jak jedziemy w stronę od Przedwojowa w stronę miasta Kamienna Góra, po lewej stronie mamy kompleks działek, których część już sprzedano, część jest jeszcze w dyspozycji. Wykonaliśmy tam dla tego kompleksu uzbrojenie w tym roku, uzbrojenie w kanalizację sanitarną i kolejnym etapem do tego, żeby ludzie mogli tam się budować, czy potencjalnie, czy nabywcy tych działek, jest zrobienie drogi. To jest na razie droga techniczna, gruntowa, nie jest to droga docelowa, ale i tak koszty tego są, jak Państwo widzicie, dość znaczne, 480 tysięcy złotych, taki jest szacowany koszt tego zadania. No i znajduje się ono w projekcie budżetu na rok przyszły. Jeżeli są jakieś pytania co do części drogowej, to być może teraz i przejdziemy sobie do kolejnej części, czyli inwestycji sanitarnych i wodociągowych. Jeżeli nie ma pytań, to kwestie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych. W tym roku zrealizowano zadania czy inwestycje w tym zakresie, takie jak rozbudowa sieci wodociągowej w Krzeszowie poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej na działce 234, kwota blisko 80 tysięcy złotych, 230 metrów bieżących wodociągu wybudowano pod kątem uzbrojenia i istniejących nieruchomości i też planowanych do zabudowy. To jest jak gdyby pokłosie też przyjętej około półtorej roku temu takiej zasady, że tą sieć istniejącą naszą trzeba uzupełniać, tak? Życie, że tak powiem, biegnie do przodu, a sieć wodociągowa czy ta nasza infrastruktura nie obejmuje wszystkich czy całości terenów pod zabudowę. To zresztą mówimy Państwu często przy okazji planów miejscowych. W związku z tym sytuacja pojawia się taka, że ludzie się zabudowują w miejscu, w którym możliwości jakiegoś prostego przyłączenia się do sieci wodociągowej nie ma. To trzeba w naszej ocenie zmienić, dlatego że to skutkuje problemami dla tych osób. Po pierwsze, albo koniecznością budowy studni, która nie jest takim do końca pewnym źródłem zaopatrzenia w wodę, albo koniecznością budowy przyłączy, długich odcinków przyłączy w drogach i potem pojawia się problem taki praktyczny, że w jednej drodze jest na przykład 4 czy 5 przyłączy, każde do osobnego budynku. W związku z tym staramy się uzupełniać tam, gdzie widać, że na pewnych obszarach zabudowa będzie się kształtowała, tam takie odcinki sieci są projektowane i w ślad jak gdyby za tym też jest opracowywana dokumentacja na te dwie ostatnie inwestycje, które Państwo tutaj widzicie. Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w Lipienicy, to jest na granicy z Krzeszowem, i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w Krzeszowie, to jest rejon ulic Baltazara, Kacpra i Melchiora. Tam jest dość duży areał działek pod zabudowę, które już mają albo będą uzyskiwały decyzję o warunkach zabudowy. Też uzbrajamy ten rejon na chwilę obecną co najmniej w wodociąg docelowo, także w kanalizację sanitarną. I drugim takim dość dużym zadaniem z tego zakresu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedwojów za kwotę prawie 800 tysięcy złotych. Uzbrojono w kanalizację właśnie te działki, ten areał działek w Przedwojowie, które gmina sprzedaje, tak, na rzecz osób prywatnych. To są działki z możliwością zabudowy. Każda z tych 20 chyba, czy ponad 20 działek ma na dzień dzisiejszy już po realizacji tej inwestycji możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. I dwie rzeczy, które są w trakcie.
to budowa pompowni sieciowej w Przedwojowie. Tu jest opracowanie dokumentacji projektowej na to zadanie i ono też dotyczy zaopatrzenia w wodę właśnie tego kompleksu działek. Tak, z racji tego, że teren dość, z racji ukształtowania geograficznego jest potrzebna pompownia dodatkowa, która tą wodę pod górę może pchnąć, bo inaczej nie jesteśmy w stanie zaopatrzyć w wodę działek położonych najwyżej na takim przełamaniu w kierunku miasta Kamienna Góra. I drugie zadanie to jest opracowanie koncepcji ekonomiczno-technicznej dla rozbudowy, czy w zasadzie budowy od nowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach, no wraz ze sposobem zagospodarowania tych ścieków. To jest dokument, który ma nam, a my potem Państwu to pokażemy, który będzie pokazywał, czy analizą wariantowości różnych rozwiązań problemu gospodarki ściekowej w Pisarzowicach. Co najmniej trzy warianty są do rozważenia. No i będziemy to oceniać, tak? Projektanci mają pokazać wyliczenia, tak, i kosztowe, i tego, jak to eksploatacyjnie później miałoby na podstawie jakichś założeń wyglądać, tak? I tego, czy to się w ogóle opłaca i czy Państwo chcecie do tego tematu, czy my chcemy jako gmina podejść, żeby Pisarzowice w pełni skanalizować. W pełni albo przynajmniej w dużej części. I z zakresu wodociągowo-kanalizacyjnego to tyle. Jeżeli jakieś pytania, proszę bardzo. To pan Michał tutaj jeszcze. Odnośnie kanalizacji w Pisarzowicach, czy będzie to rozważane też w takim zakresie, żeby w jakiś sposób połączyć też miejscowości pobożne, jak na przykład Raszów, czy... Znaczy, ta koncepcja przewiduje jak gdyby docelową, czy ma uwzględniać, w obliczeniach i w założeniach przyłączenie Rędzin. Natomiast Raszów nie, bo to jest już zupełnie jak gdyby geograficznie, tak, oddzielny, więc to musiałby być oddzielny po prostu system. Musiałby mieć po prostu całkowicie osobne... Osobne opracowanie. Mhm. Czy my chcemy jako radni? No przecież sytuacja zmusza, ekologia zmusza. Czy my chcemy? Powinno już dawno być w Pisarzowicach skanalizowane wiele, wiele innych wiosek, tak jak Szarocin, Leszczyniec i tym podobnie. Czas płynie, a dalej tego nie ma. Cieszę się, że zaczęliście jakąś koncepcję robić, tylko moje pytanie jest takie. Kiedy ta koncepcja będzie przedstawiana? Według informacji projektantów planowane jest zakończenie tej koncepcji do końca lutego przyszłego roku. Natomiast czy musi być skanalizowana, to się można, że tak powiem, panie Janku, dyskutować, bo na pewno musi być zapewniony system gospodarki jakiejś ściekowej. Natomiast czy w każdej miejscowości bez względu na uwarunkowania należy budować sieć, no to życie pokazuje, że to z tym jest różnie, tak? Bo są przykłady, kiedy infrastrukturę wybudowano i potem albo przerastały mieszkańców koszty utrzymania tego i koszty odbioru tych ścieków, tak? Albo w ogóle są przypadki takie, że mieszkańcy nie chcą się podłączać, bo łatwiej i taniej jest mieć własny zbiornik, tak? Chociaż być może jest to bardziej uciążliwe eksploatacyjnie, bo trzeba samemu dbać o użytkowanie. Ja mówię w tym kontekście, że Państwo zobaczycie, czy tak myślimy, że ta koncepcja Państwu pokaże, jakie to są koszty i jakie z tego są ewentualnie korzyści, bo to w takim jak gdyby układzie trzeba analizować, bo wydaje się, zresztą przepisy nie nakazują budowania wszędzie kanalizacji, tak? Wiadomo, że miejscowości wiejskie i obszary wiejskie, a szczególnie górskie, są szczególnie jak gdyby problematyczne i gospodarkę ściekową nie zawsze trzeba rozwiązywać w ten sposób, że musi być wybudowana sieć kanalizacyjna. No są też zbiorniki bezodpływowe. I mnie na logikę, tak, aczkolwiek to jest moja prywatna opinia, Państwo będziecie o tym dyskutować, można to rozwiązać albo poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, albo tak, jak również dopłaty mieszkańcom do budowy zbiorników nowych bezodpływowych. Tak? To też jest jakaś opcja i też jest jakiś wariant. Państwo sobie to wszystko jak gdyby przeanalizujecie, bo ta koncepcja, która jest przygotowywana, przewiduje co najmniej trzy warianty, tak? Czyli wariant taki, że budujemy własną oczyszczalnię i całą infrastrukturę i zbiorczą dla całego obszaru.
no co wiemy, że będzie potężną inwestycją, tak? Bo modernizacja oczyszczalni w Krzeszowie, modernizacja kosztowała 4 miliony. Bez budowy sieci i bez budowy nowej infrastruktury, więc ja lekko liczę, że taki wariant przy budowy oczyszczalni z całą siecią nową, to jest co najmniej kilkanaście milionów złotych. Drugi wariant, który jest analizowany, to wariant, który zakłada budowę systemu rozproszonego, czyli jakieś mniejsze ewentualnie oczyszczalnie. I trzeci wariant, który zakłada budowę sieci, ale ewentualnie z możliwością odprowadzenia tego do kanalizacji miejskiej, tak, czyli pociągnięcie jak gdyby sieci tranzytowej aż do granic czy do obrębu miasta Kamienna Góra, o ile w ogóle takie możliwości będą, o ile przedsiębiorstwo miejskie wydałoby zgodę na przyjmowanie i odbiór od nas takiej ilości ścieków, która z wyliczeń wyjdzie. Ale to myślę, że to są, za daleko trochę wybiegamy. Myślę, że temu będzie na pewno trzeba poświęcić jakieś osobne spotkanie, kiedy te wyliczenia i wyniki tych wyliczeń będą, tak? Ja tylko powiem, że zawsze Unia Europejska też ma na uwadze to, że to niekoniecznie trzeba od razu wszędzie budować sieć. Unijne wytyczne i nawet, że tak powiem, znajduje to wyraz w tym, że nie wszystkie inwestycje wodokanalizacyjne przez Unię będą dotowane, tak? Dzisiaj jest linia demarkacyjna, która przebiega w programach dofinansowywanych przez Unię Europejską. Jeżeli gmina dana czy miejscowość dana nie jest w tak zwanej aglomeracji wodno-ściekowej, to nie można na to uzyskać dotacji unijnej, tak? A aglomerację wodno-ściekową można utworzyć tylko wtedy, kiedy zagęszczenie odpowiednio liczone, tak? Tam na to jest metodologia wyliczeń, kiedy odpowiednie zagęszczenie zabudowy i ludności pozwala na osiągnięcie pewnych parametrów. Dopiero wtedy Unia uznaje, że budowa kanalizacji jest ekonomicznie uzasadniona. Jeżeli te parametry, czy to zagęszczenie, ilość tych ścieków produkowanych, tak, do kosztów budowy sieci nie wychodzą na pewnym poziomie, to dofinansowania unijnego na to dostać nie można. I to też, wydaje mi się, będziecie Państwo na ten temat rozważać, szczególnie w skali kosztów tej inwestycji, które pewnie, no tak jak mówiłem, w mojej ocenie to co najmniej kilkanaście milionów złotych trzeba byłoby liczyć. Ale to zostawmy sobie to na osobne pewnie spotkanie, czy komisję, czy sesję, czy w ogóle osobne przedstawienie wyników tej koncepcji, czy tych analiz. To przejdę już do pozostałych inwestycji. Największą i na pewno najbardziej pochłaniającą nas w tym roku mieliśmy dwie czy trzy takie inwestycje, które kosztowały no, najwięcej wysiłku i najwięcej czasu. To budowa przedszkola publicznego w Krzeszowie. Obiekt Państwo wiecie, znacie. Myślę, że większość z Państwa już tam w środku była. Od końca października, czy od połowy października na szczęście jest już bezproblemowo użytkowany. My jeszcze, mimo że wszyscy już tam pewnie zapominamy powolutku o tej inwestycji, jeszcze pracujemy nad kwestią ostatecznych rozliczeń i uzyskania ostatecznych zwrotów. Stąd mogę Państwu przedstawić też pewne takie podsumowanie ostateczne. 7 milionów, prawie 700 tysięcy, tyle ta inwestycja kosztowała gminę, licząc wszystkie w zasadzie koszty, czyli od pierwszej złotówki wydanej na tą inwestycję. Z tego prawie 5 milionów 850 tysięcy to dofinansowanie ostateczne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na tyle na dzień dzisiejszy to jest maksymalna kwota, którą uzyskamy już po wszystkich aneksach i rozliczeniach w zasadzie 90% wydatków, które projektem były objęte. Dzięki temu, czy tej inwestycji mamy budynek przedszkola, 4 oddziały, łącznie 94 dzieci, 94 dzieci co najmniej może do tego obiektu uczęszczać. Obowiązkowo powiedzieć muszę, że inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej. Dzięki naszej obecności w aglomeracji mogliśmy te pieniądze uzyskać. I drugą też taką pochłaniającą czy czasochłonną inwestycją to budowa obiektu świetlicy wiejskiej z remizą Straży Pożarnej w Ptaszkowie. Na chwilę obecną
na etapie końcowym do realizacji. Jesteśmy też na etapie uzupełniania czy końcowych dokumentów z aglomeracją wałbrzyską w zakresie zmiany terminu realizacji projektu, bo pan wójt wspominał, nie wiem, jedną czy dwie sesje temu, że było tam poważne zagrożenie co do możliwości wykorzystania tych środków, bo no, wykonawca nie zdążył, tak? Już pomijam kwestię przyczyn tego, ale dzięki temu, że sytuacja no, dotyka nas wszystkich, tak? Taka jaka jest, IPAF zgodził się na prolongowanie terminu realizacji tej inwestycji i na chwilę obecną wykonawca ma zakończyć zadanie do końca stycznia przyszłego roku. No to zaawansowanie jest dość duże, tak? Myślę, że roboty budowlane w tym roku bez problemu powinny się do końca tego roku pozakańczać. Pytanie jeszcze, ile potrwają procedury administracyjne związane z odbiorami tego budynku i dopuszczeniem go do użytkowania, bo to też leży po stronie wykonawcy, żeby w tym umówionym terminie to zrealizować. Kwota tej inwestycji na chwilę obecną jest blisko 3 600 000 zł, 1 360 000 to dofinansowanie ze środków unijnych. Budynek już nabiera, że tak powiem, kształtu. Część z Państwa pewnie już widziała. Myślę, że też będzie to obiekt, którym będzie się można pochwalić, szczególnie, że w założeniu ma to być budynek demonstracyjny. Zawiera kilka rozwiązań nowatorskich, przynajmniej na czas, kiedy wniosek był pisany, bo to tak dzisiaj jesteśmy na etapie budowy, ale historia całej inwestycji zaczęła się dobre 4-5 lat temu, kiedy pompa ciepła była absolutnie nowością. Dzisiaj już tak nie do końca jest. No ale na przykład zielony dach, tego nie ma u nas, że tak powiem, zbyt dużo, więc ma ten budynek prezentować takie właśnie rozwiązania. Kolejna inwestycja to modernizacja boisk sportowych przy szkole w Pisarzowicach. 1 100 000 zł, taka była wartość kontraktu, 600 000 zł pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. No i tu może sobie pozwolę na taką dygresję, że generalnie ten rok jest trudny, czy był trudny w kontekście wszystkich inwestycji, poczynając od przedszkola w Krzeszowie, dlatego że czasy są też specyficzne i to obciąża zarówno wykonawców, jak i zamawiających, jak i inwestorów, bo w przypadku wszystkich inwestycji często trzeba szukać trudnych kompromisów. Czasy widzimy, jakie są. Dla wykonawców jest to niepewność kontraktu i niepewność w ogóle tego, czy to się opłaca robić. Stąd pojawiają się wnioski o waloryzację, tak? Stąd pojawiają się bardzo różne problemy na wszystkich inwestycjach i Pisarzowice są takim skrajnym przykładem tego problemu, że tego kompromisu się znaleźć nie udało. Roboty zostały przerwane. Zarówno gmina, jak i wykonawca odstąpili od umowy i prawdopodobnie będzie ten spór rozstrzygany w drodze sądowej. Będziemy chcieli, czy w budżecie przyszłorocznym planujemy środki na dokończenie tej inwestycji już przez innego wykonawcę. No i tyle, tak? Szczegóły, jeżeli Państwo są zainteresowani, to czytaj, czy w ramach pytań, czy ewentualnie w ramach wizyty u nas, bo w szczegóły techniczne nie chciałbym się, że tak powiem, tutaj wdawać, bo to czasochłonne tłumaczenie i pokazywanie bez materiałów, a problemów tam wyszło kilka, czy kwestii spornych może nawet nie problemów, wyszło kilka i to ostatecznie spowodowało, że wykonawca i my postanowiliśmy się rozstać. W każdym bądź razie inwestycja została przerwana. Do końca tego roku planujemy zainwentaryzowanie stanu aktualnego. Co do zasady powinno to spoczywać na wykonawcy. Nie wiemy, czy on się z tego obowiązku wywiąże. Jeżeli się nie wywiąże, to musimy to zrobić sami, czyli zadokumentować stan wykonany i jeszcze się jakoś z wykonawcą rozliczyć przy uwzględnieniu tych wad, które ewentualnie naszym zdaniem w tych wykonanych robotach są, tkwią. Malutka inwestycja, remont pawilonu zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Dębrzniku. Zrealizowana między innymi dlatego, że pojawiła się możliwość uzyskania środków z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, budżet województwa. To jest malutki budyneczek taki gospodarczy przy boisku sportowym w Dębrzniku.
no w stanie był już takim dość katastrofalnym. Udało się 40 tysięcy złotych środków zewnętrznych pozyskać. Napisany został wniosek, dokumentacja była gotowa. Prawie że z drobnymi modyfikacjami pod kątem kryteriów tego naboru. I udało się to zadanie zrealizować. Tak wygląda ten budynek po w zasadzie prawie że kompleksowym remoncie, bo i dach, i elewacja, wszystko było wykonywane praktycznie na nowo. I pozostałe inwestycje, które się w tym roku rozpoczęły. W zeszłym roku uzyskana promesa i też na szybko w dużej części robiona dokumentacja. 3 825 000 uzyskaliśmy w zeszłym roku ze środków programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Wiosną tego roku, późną wiosną, przetarg, który pozwolił wyłonić wykonawcę 4 inwestycji objętych tą promesą. Wartość umowy na chwilę obecną 5 650 000, 3 825 to środki zewnętrzne i w ramach tego mamy, tak jak Państwo widzicie, budowę budynku remizy Straży Pożarnej w Pisarzowicach, przebudowę budynku z adaptacją na świetlicę wiejską w Lipienicy, budowę budynku socjalnego przy boisku sportowym w Leszczyńcu i modernizacja budynku Urzędu Gminy z zagospodarowaniem przyległego terenu i dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami. Te 4 zadania są w trakcie realizacji, tak? I w różnym też stopniu zaawansowania. Łącznie wykonawca ma 24 miesiące na wykonanie wszystkich tych 4 zadań, więc do połowy roku 2024. Z tym, że tak, Lipienica w zasadzie jest już na etapie końcowym robót budowlanych. Leszczyniec, Pisarzowice są rozpoczęte na różnym etapie zaawansowania, natomiast teren głównie, bo pod tym 4. zadaniem kryje się głównie teren z tyłu, tak, czy nasze zaplecze przy Urzędzie Gminy, to jest w formule zaprojektuj i wybuduj, więc w tym roku i w przyszłym to jeszcze czeka nas projektowanie i uzyskiwanie pozwoleń na to, żeby ten teren tam zmodernizować, łącznie z tymi naszymi budynkami garażowo-magazynowymi, które też są w stanie dość kiepskim, technicznym stanie oczywiście. W międzyczasie poza tymi fizycznie trwającymi inwestycjami przygotowywane są też kolejne. Budowa ogólnodostępnych stref aktywności turystycznej w miejscowości Krzeszów i Pisarzowice. Pod tą nazwą kryją się place zabaw i takie strefy rekreacyjne w Krzeszowie, tutaj przy budynku remizy, i w Pisarzowicach przy Domu Kultury. Tutaj dokumentacja w zasadzie jest gotowa. Poszukujemy źródeł finansowania na to zadanie. W tym roku uzyskaliśmy kwotę 117 tysięcy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tym, że po powstaniu dokumentacji i po analizie stwierdziliśmy, że to nie jest zbyt mały procent dofinansowania, bo cała inwestycja jest wyceniona na ponad 500 tysięcy złotych. Te 117 to było jakieś 20 kilka procent, więc z racji tego i z racji też tego, że inne zadania inwestycyjne wchodziły do pilniejszej realizacji z lepszym procentem dofinansowania. Na chwilę obecną ta dokumentacja czeka. Myślę, że w przyszłym roku czy po nowym roku pojawić się ma możliwość ponownego aplikowania o środki prowoskie, ponieważ pojawiają się oszczędności, dodatkowe środki wynikające z tego, że z przeliczenia kursu euro, który w tym momencie jest bardzo korzystny, bo euro stoi dużo wyżej niż jeszcze kilka lat temu, kiedy programy konstruowano. Stąd pojawiają się dodatkowe złotówki, które instytucje zarządzające chcą rozdysponować. Wymiana nawierzchni placów przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie to jest zagospodarowanie terenu znajdującego się z tyłu szkoły, jak gdyby patrzeć od ulicy Betlejemskiej, tak? Czyli pomiędzy budynkiem szkoły a halą sportową, tam gdzie dzisiaj są stare nawierzchnie asfaltowe, ma powstać nowe zagospodarowanie terenu. Na końcowym etapie jest też opracowanie dokumentacji projektowych dla budynku Okrzei. W tamtym roku, pamiętacie Państwo, został wykonany praktycznie nowy dach, nowa konstrukcja dachu razem z pokryciem. Na chwilę drugi etap to dół, że tak powiem, czyli fundamenty, odizolowanie, wybudowanie kanalizacji deszczowej, żeby tego budynku woda opadowa nie zalewała, i zrobienie izolacji pionowych i poziomych
w budynku. Jesteśmy na etapie, znaczy czekamy w zasadzie, dokumentacja została złożona w starostwie, czekamy na pozwolenie czy zmianę istniejącego pozwolenia i w międzyczasie pojawiła się w tym tygodniu informacja, że do końca stycznia będzie trwał nabór wniosków do programu Polski Ład dedykowanego właśnie zabytkom, więc pewnie my jesteśmy przed analizą, ale między innymi to zadanie mogłoby zostać włączone w ramach jakiegoś wniosku o dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu. Przebudowa budynku Domu Kultury i Biblioteki w Pisarzowicach na potrzeby utworzenia i funkcjonowania mediateki. Dość długą historię ten temat ma, ale też kilka razy się, że tak powiem, zmieniały podejścia do tematu, stąd przerabialiśmy dokumentację i dalej ją jeszcze w tym momencie może nie przerabiamy, ale dorabiamy jeszcze dodatkowe zakresy. Pierwotnie miało być finansowane, czy przygotowywana była ta inwestycja pod dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To był rok 2019. Tam tych środków nie uzyskaliśmy. Pojawiały się więc nowe możliwości. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie takim, że część prac została w ramach tej inwestycji już wykonana, a mianowicie oświetlenie terenu przed budynkiem Domu Kultury i przebudowa istniejącego, czy przebudowa kolizji z siecią elektroenergetyczną. Jak Państwo pamiętacie, tam na wjeździe był taki stary rozkraczny AO-owy słup energetyczny, na którym wisiała sieć elektroenergetyczna, wisiało nasze oświetlenie drogowe, jedna lampa. Kolidowało to istotnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W związku z tym w tym roku już zrealizowano tą przebudowę, natomiast kończymy i analizujemy dokumentację mediateki, a jednocześnie w międzyczasie pojawiła się koncepcja przebudowy czy adaptacji kuchni w budynku Domu Kultury, która tą mediateką, czy ta kuchnia nie była objęta pierwotną dokumentacją projektową, stąd na chwilę obecną trwają jeszcze prace, żeby zrobić dokumentację w zakresie przebudowy czy przerobienia, zaadoptowania obecnych pomieszczeń kuchni do kuchni takiej, w cudzysłowie powiem, legalnej, czyli zgodnej z wymaganiami sanitarnymi. I dopiero po zakończeniu tej dokumentacji wszystko zostanie jak gdyby w jednym postępowaniu przetargowym zlecone jednemu wykonawcy. Tutaj nas trzymają trochę terminy rozliczenia się ze środków i nie ma czasu na to, żeby kuchnię oddzielać od tego pierwotnego założenia, bo nie może być dwóch kierowników budowy na jednym obiekcie, dlatego musimy to wszystko razem połączyć. Adaptacja i wyposażenie istniejącego budynku na potrzeby funkcjonowania żłobka w Krzeszowie. To Państwo też wiecie, kwestia wykorzystania opuszczonego budynku jednooddziałowego przedszkola na żłobek. Też jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Jest dokumentacja w starostwie już złożona w zakresie wykonania czy uzyskania pozwolenia na budowę, a w międzyczasie trwają prace nad projektami wykonawczymi i pozostałą częścią dokumentacji. No i przyszły rok czeka nas szukanie środków zewnętrznych ewentualnie na finansowanie tego zadania. Ochrona walorów przyrodniczych Rudaw Janowickich poprzez zagospodarowanie turystyczne obszaru Wielkiej Kopy i kolorowych jeziorek. To jest kwestia wieży widokowej. Na to zadanie też są już środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 miliony złotych. No i trwają prace projektowe, o tyle trudne, że obiekt jest nietypowy, nie mamy tutaj zbyt wielu doświadczeń z projektowaniem i budową wież. Do tego temat jest skomplikowany o tyle, że nie na naszym terenie, tylko w ścisłym porozumieniu z Nadleśnictwem Kamienna Góra, bo to ich teren. Pojawia się dużo problemów do rozwiązania na tym etapie projektowym, dużo problemów logistycznych, bo te wszystkie elementy wieży trzeba tam jakoś wwieźć, tak? Co nie jest takie wbrew oczywiste dla kogoś, kto tam był i widział, jak ten las tam wygląda. Stąd te prace dość długo trwają. Trwa też kwestia koncepcji, dopracowywania koncepcji. W ostatnich miesiącach odbyła się wizja lokalna zarówno z przelotem drona, tak, żeby sobie uzmysłowić i pokazać projektantom, na jakich konkretnie wysokościach poszczególne kondygnacje wieży mają istnieć, jak też odbyła się lustracja terenowa z firmą, tak, czy z przedstawicielami firmy, która na koncie tych wież ma już około 40 w całej Polsce, po to, żeby sobie uzgodnić
jak to technicznie i logistycznie po prostu zrobić, tak żeby się na którymś etapie nie okazało, że trzeba w cudzysłowie, trochę przerysowując, helikopterem coś tam przywozić, tak? Bo potem takie problemy, czy błędy, czy niedopatrzenia wychodzą na etapie realizacyjnym, tak? Bo w którymś momencie wykonawca może powiedzieć, no ja tego nie planowałem, wy żeście mi nie mówili, że taki dojazd trudny tam jest, więc proszę mi dopłacić za to, że ja muszę coś tam dodatkowo zrobić, a to wprost nie wynikało z przygotowanej dokumentacji projektowej. Projektujemy też trzy ostatnie zadania, to tak szybciutko powiem, to wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i niskoemisyjnych źródeł ciepła na budynkach użyteczności publicznej. Pod tym pojęciem i pod tą umową kryje się wykonanie rzeczywiście instalacji fotowoltaicznych na naszych budynkach i w niektórych przypadkach wymiana źródeł ciepła. Budynki, które wytypowano w pierwszej kolejności, to są wolno stojące w świetlice wiejskie i ewentualnie budynki inne użyteczności publicznej, na przykład pawilony sportowe i budynek Urzędu Gminy. Generalnie chodzi o to, żeby ograniczyć w świetle tego, co się dzieje, ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej, które są szczególnie wysokie w przypadku świetlic stosunkowo nowych, tak, bo i ogrzewanych prądem. Więc wytypowano tu tak na szybko, o ile dobrze pamiętam, na pewno świetlice w Jawiszowie, w Kochanowie, w Raszowie, szatnie w Pisarzowicach i budynek Domu Kultury, ten, w którym tutaj jesteśmy, i o ile dobrze pamiętam, budynek Urzędu Gminy. Trwają też prace projektowe nad termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła. To są cztery budynki wytypowane na terenie gminy w porozumieniu z referatem komunalnym, które w 100% stanowią własność gminy i które w 100% są wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi i które takimi pozostaną. To są budynki Ogorzelec 80, Pisarzowice 77 i dwa budynki w Gorzeszowie 49 i 51. Planowana jest tam kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła. Na chwilę obecną w grę wchodzą przede wszystkim odnawialne źródła energii z racji tego, że w tych budynkach czy w tych miejscowościach generalnie nie ma gazu. W Ogorzelcu co prawda jest, ale gazownia nie wyda zgody na przyłączenie tak dużego budynku do istniejącej sieci, więc w zasadzie zostajemy skazani tylko i wyłącznie na odnawialne źródła energii. I ostatnie zadanie, o którym wspomnieć chcę jako jakieś już takie bardziej zaawansowane, jest też podpisana umowa na rozbudowę pawilonu szatniowo-sanitarnego w Czadrowie o świetlicę wiejską. To zadanie też dofinansowane kwotą chyba 900 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest podpisana umowa. No i rozpoczęto. Tak, mamy z panią Sołtys uzgodnioną wstępnie koncepcję tego obiektu. Ostatnio pojawił się dość istotny problem. Wspomnę o nim nie jako problemie, który waży na chwilę obecną na cokolwiek, ale jest dość ważny na tyle, że warto o nim powiedzieć, a mianowicie pojawił się problem z przyłączeniem w ogóle nowego obiektu do sieci energetycznej, z zasilaniem w prąd, innymi słowy, dlatego że to istniejące dzisiaj przyłącze do istniejącego budynku sportowego jest w zasadzie wyczerpaniem całości tego, co Tauron tam może nam w tym rejonie dać. I warunki, które wydał nowe na przyłączenie nowego obiektu, dotyczą czy przewidują wybudowanie stacji transformatorowej z budową sieci prawie 800 metrów, co lekko liczymy kosztowałoby co najmniej 400 tysięcy złotych. Analizujemy możliwości zmiany tych warunków, tak? Jesteśmy w kontakcie z Tauronem. Być może będzie wchodziła w grę jakaś optymalizacja tego obiektu, bo nie jesteśmy na chwilę obecną w stanie zasilić go taką ilością energii, żeby wystarczyło to do jego funkcjonowania. I mówię o tym nie, żeby tam kogoś, tylko jako informacja, żeby było wiadomo, że to takie problemy się pojawiają i pojawiać mogą. Wynika to też między innymi z tego, że rzeczywiście Państwo być może wiecie, medialnie to gdzieś tam dochodzi, a co do niektórych z praktyki. Okazuje się rzeczywiście i to jest taki przykład, że sieci energetyczne nasze, tak, krajowe są stare, niedostosowane, a problem czy zjawisko, które w zasadzie powinno być pozytywne, tak, budowy instalacji odnawialnych źródeł energii wszędzie na budynkach, dodatkowo tylko problem pogłębia.
tak, bo oddaje się nadwyżki mocy do sieci, które są stare i nie potrafią, czy nie mogą sobie jak gdyby z tym poradzić. W związku z tym Tauron też zmienia swoje podejście i bardzo, bardzo radykalizuje, ponieważ sam ma techniczne problemy, tak, z transformatorami, które się potrafią wyłączać, bo zaraz działają ograniczniki napięcia, potrafi się to wyłączać, w związku z tym zaraz pewne obszary nie mają prądu i te warunki przyłączeń, które Tauron na dzień dzisiejszy wydaje, są też bardziej restrykcyjne niż do tej pory. I to tyle z takich inwestycji, które są w trakcie, na tyle istotne, żeby Państwu coś o tym konkretnego powiedzieć. Jest też dużo pewnie innych zadań, które są w sferze koncepcyjnej, ale o tym nie będę mówił. One są, Państwo je pewnie znajdujecie gdzieś tam w WPI i będziecie je znajdować też w projekcie przyszłorocznego budżetu. Tak jak mówiłem, ten rok trudny, szczególnie trudny, bo czasy są specyficzne, wykonawcy są w dużej w sytuacji dużych niepewności, zresztą inwestorzy też, pojawiają się tematy waloryzacji, dla których nie ma instrumentów prawnych, tak, bo prawo zamówień publicznych stare sprzed kilku lat nie przewidywało w ogóle takiej sytuacji. No i to chyba tyle jako refleksja tylko końcowa. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Proszę bardzo, seria pytań. Pierwszy pan Łebski, później pan Wądołowski. I później pan Łukasik. Trochę tych pytań mam do pana, panie Arku, ale zacznę o to pierwsze pytanie, ale będę jechał po kolei. Pierwsze pytanie to ostatnie. Te 400 tysięcy. Do tego trafo to będzie Tauron dawał pieniądze, czy my? Bo mówione było, jeżeli coś robimy, to nie dokładamy. To niedługo wyjdzie, jak widzę, nie 400, nie te, co dostaliśmy na te pieniądze, ale dużo więcej pieniędzy wyjdzie. Tak będziemy dokładać. Gdzie ważniejsza jest edukacja, gdzie ograniczamy edukację i pieniądze. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, ładny budynek pan przedstawił w Dębniku, bardzo ładny, porównałem to jak ten budynek i te 40 tysięcy, które pan wymieniał, czy my dołożyli ile, bo tak kosztuje elewacja, kosztuje, chciałbym wiedzieć, może radni by chcieli wiedzieć, ile to całkowicie kosztowało, to jest drugie pytanie. Trzecie moje pytanie miało być... Może, panie Janku, mogę odpowiadać na bieżąco, okay, żeby... Okay. Zacznę od ostatniego. Tu państwo macie 114 tysięcy złotych kosztowało cały zakres remontu. 40 tysięcy złotych udało się pozyskać. Proszę na to też spojrzeć w perspektywie takiej, że ten budynek już był, tak? I okay, on w zasadzie był w stanie takim... My podeszliśmy do tego, że fajnie, bo i tak to trzeba zrobić, tak? A fajnie, że uda się na to pozyskać jakieś środki dodatkowe i nie musimy tego zapłacić w 100% z budżetu gminy. To jest jedna rzecz. Drugie pytanie dotyczyło, pierwsze w zasadzie pytanie dotyczyło stacji trafo. Znaczy, jeszcze raz powtórzę, ja Państwu tego nie mówię w tym kontekście, że to są już pieniądze do wydania. Ja tego o tym mówię, że to jest jak gdyby informacyjnie, że taki problem się pojawił. Jest to jak gdyby pokłosie też tego trochę konstrukcji jak gdyby Polskiego Ładu czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, że można było składać jak gdyby wnioski na coś, na ideę, na pomysł bez sprawdzania, bo nie było na to czasu i grantodawca też tego nie wymagał, bez sprawdzenia, czy to fizycznie się da wybudować, tak? No bo przygotowanie inwestycji dopiero pokazuje, tak? I pozwolenie budowlane ostatecznie, co można zrobić i w jakim zakresie. I to jest taki problem, który się pojawił, nie sposób go było przewidzieć. Natomiast ja nie mówię, że my absolutnie, i proszę tego tak nie traktować, że my będziemy budować stację trafo. No to wręcz myślę, że w mojej ocenie nie wchodzi w grę. My rozmawiamy z Tauronem i analizujemy możliwości, tak jak mówiłem, zoptymalizowania tego. Jest pewien problem, bo się okazuje, że nie można tak sobie łatwo uzyskać z Tauronu informacji, że jak nie to, to co innego, tak? Trzeba samemu jak gdyby coś zaproponować i oni dopiero wtedy ewentualnie się do tego ustosunkują lub nie. To jest temat na tyle świeży, że warunki, czy ta informacja przyszła do nas w zeszłym tygodniu, czy półtorej tygodnia temu, może tak. Napisaliśmy pismo, tak, do pana, który w Tauronie warunkami się wydaje. Jesteśmy w trakcie rozmów i konsultacji, więc to tylko informacyjnie jest, tak. Ja nie zakładam tego, że wybudujemy tam stację trafo i sieć. Po pierwsze ze względów kosztowych, a po drugie ja nie wiem, czy to technicznie, bo to ta sieć trafo i ta stacja trafo i ta sieć to nie jest na naszym terenie w ogóle, tak, tylko na działkach prywatnych, więc to w ogóle byłoby projektowanie nowego zamierzenia. Na chwilę obecną nie bierzemy tego wariantu pod uwagę. Zastanawiamy się i badamy możliwość, czy jest
jakieś inne rozwiązanie, tak mogę na chwilę obecną powiedzieć. Mogę? Dajesz, bo jeszcze mam pytania. Jeszcze mam pytania. I teraz trzecie pytanie pan przedstawiał, nie notowałem, jeszcze mam w głowie zakodowane. Chodzi mi o te inwestycje 4. Dzisiaj już mamy 2022. 4, czyli panie Janku, te tak. Nie, z Polskiego Ładu, tak? Z Polskiego Ładu, te boisko, remiza i inne rzeczy. I będą przesuwane na 20, bo widzę w Leszczyńcu jeszcze tam, nie, iż powinno być koniec, a nie jest skończone. Jeżeli to się będzie wszystko wydłużać. Koszty rosną, sam wiele razy pan nadmienił, że czasy są trudne. Czy to nie będzie korygować z jakimiś cenami i podwyżkami, czy nasz budżet nie będzie obciążany? To jest następne pytanie. A teraz takie grzecznościowe pytanie, informacyjne, może pani skarbnik udzieli. Pan tu przedstawiał te inwestycje. Ja zawsze widziałem i słyszałem, że mamy 600 tysięcy do inwestowania i się cieszę bardzo dużo. 6 milionów do inwestowania do przedszkola, a dzisiaj się okazuje, że jest 5 850 000. Dołożyliśmy 1 800 000 prawie, a mówiono, że mamy dołożyć tylko 1 000 000. No to koszty wzrosły, pani skarbnik. Pan znaczy, może to powiedzieć. Skąd już, to się już powiem i wyjaśnię, bo być skąd może jest pewne. Skąd to zginęło 6 250 000 zginęło? Skąd to? Już ja mówię. Cały czas słyszałem o 6 milionach. Już objaśniam, co następuje. Pierwsze pytanie, czyli te te inwestycje, które są w trakcie, nie wiem do końca, czy zrozumiałem. Znaczy, oddzielić trzeba temat remizy w Ptaszkowie od kwestii tych 4 inwestycji. Ja nie wiem, o te 4 chodzi, tak, panie Janku? Tak. No to kwestia jest taka, że my nic na chwilę obecną, żadnego terminu nie przesuwamy. Umowa została zawarta w tym roku w lipcu i wykonawca od daty podpisania umowy ma 24 miesiące, tak? Czyli do, powiedzmy, końca czerwca 2024 roku. Czy ten termin będzie jeszcze zmieniany? No trudno powiedzieć, bo my nie wiemy, co się przez najbliższe 2 lata czy 1,5 roku wydarzy, tak? No zdarzały się sytuacje. Przepraszam, chodzi o koszty, bo jest 20. Tak, już mówię, zaraz przejdę do kosztów, tak. Ja mówię na razie o terminie. Czy on będzie, że tak powiem, przestawiany? Tego nie wiemy. Nie wiemy, co się jeszcze po drodze, że tak powiem, przez te 1,5 roku może wydarzyć, tak? Bo życie pokazało, wszyscy żyliśmy sobie przed COVID-em w przekonaniu, że nic się złego nie ma prawa wydarzyć, a co będzie dalej, to życie pokaże. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to ja państwu już mówiłem na sesji, kiedy przyjmowaliśmy zwiększenie środków, czy dostosowanie środków na te inwestycje do tego, co wynika z oferty przetargowej, że nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych obliguje inwestora do wprowadzenia do umowy mechanizmów waloryzacji wynagrodzeń. Bezwzględnie. I te umowy takie mechanizmy zawierają i wiemy, że na 100% te wzrosty czy korekty wartości tych inwestycji będą. Skończyły się już czasy takie, kiedy inwestor publiczny, bo tylko on był zobligowany do stosowania prawa zamówień publicznych, zawierał umowę i wiedział z góry 2 lata wcześniej, ile ma za kontrakt zapłacić. Tak? I myślę, że to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że już nie ma czegoś takiego, że inwestycja czy koszt inwestycji jest kosztem stałym. On się będzie zmieniał, bo zmienia się rynek. W związku z tym my te mechanizmy w umowach mamy, bo musieliśmy mieć. One są bardzo zróżnicowane. Ustawodawca powiedział, że mają przewidywać zmiany, a to w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, która wiemy, że w przyszłym roku już nastąpi, bo już to rząd ogłosił. A to ze zmianą składek na ZUS, a to ze zmianą na składki na plany kapitałowe, i to są w części takiej formalno płacowej, tak, związane z pracownikami, jak również wzrosty związane ze zmianami cen materiałów, wyrobów i surowców budowlanych. Więc te mechanizmy są i trzeba się liczyć z tym, że te wartości kontraktów będą odpowiednio korygowane. Tam jest cała jak gdyby procedura opisana w umowie, co należy i gdzie należy. Jest mechanizm zabezpieczający, tak, że no, w jakimś stopniu zabezpieczający, że ta waloryzacja, którą my sobie zakładamy w umowie, jest do 110% wartości umowy. Jeżeli coś się wydarzy takiego, że te należności wykonawcy czy koszty wykonawcy będą jeszcze większe, no to zostaje jak gdyby jakiś arbitraż lub spór sądowy, tak, co do tego. Do 110% wartości pierwotnej, wartości umowy, my sobie dokonujemy tego w
jak gdyby upoważnia nas do tego ta umowa i prawo zamówień publicznych, żeby takich korekt dokonywać w oparciu oczywiście o szereg dokumentów i o mechanizmy, które tam w umowie są opisane. Panie Arku, ja mam takie pytanie. My jako gmina mamy niesamowity problem z próbą wyremontowania ujęcia wody w Betlejem, nie? I chciałbym właśnie zapytać, jaka jest strategia gminy, żeby ten problem jakoś rozwiązać? Tak, mamy z tym problem poważny. Tak? Ten temat też ma jak gdyby długą brodę, bo przecież kwestia ujęcia Betlejem czy remontu tego ujęcia to sięga chyba, przynajmniej odkąd ja pracuję tu w Urzędzie Gminy 2015, to już była kwestia zaawansowana. Trochę wody od tego czasu upłynęło i jesteśmy dalej w punkcie wyjścia. Sytuacja jest taka, że mamy gotową dokumentację. Tak, mamy opracowany projekt, mamy pozwolenie na budowę, pozwolenia konserwatorskie, bo nie możemy zapominać o tym, że to jest obiekt objęty ochroną konserwatora zabytków. I problem poważny, mamy nawet pieniądze, tak? Tylko mamy poważny taki problem, że nikt nie chce tego wykonać. Pokazywały to i poprzednie w 2015-16 roku trzy przetargi, do których nikt nie stanął. Następnie rozmawialiśmy też z trzema wykonawcami lokalnymi tutaj. Też nie chcieli się tego podjąć. Rozmawialiśmy też z wykonawcą pompowni niedawno wybudowanej w Krzeszowie i kilkoma innymi firmami, które się w tych robotach hydrotechnicznych czy specjalizują. Nie chce tego nikt się podjąć. Tak? Problemy są, czy przyczyny, na które wskazują, są co do zasady, jak gdyby można uogólnić, że są dwojakiej natury. Jednej to takie, że to jest zbyt mała robota, tak, bo wartość tego zadania to jest około 600 tysięcy złotych. Zbyt mała robota, żeby chcieli ją wziąć i jednocześnie ze zbyt dużym ryzykiem obarczona, dlatego że no to jest specyficzny obiekt. Tak? My do końca remontujemy coś, co nie do końca wiemy, co jest pod spodem, tak? Bo to obiekt odziedziczyliśmy jak gdyby historycznie. I drugi temat, że nie wiadomo do końca, jak to się zachowa, wykonawcy są też, obawiają się ryzyk w formie gwarancji, tak? Bo co będzie, jeżeli te rozwiązania przewidziane w projekcie, tak? Przy zastosowaniu systemowych rozwiązań producentów tych preparatów różnych uszczelniających, jednak nie zdadzą egzaminu, tak? No to wprost, jak gdyby inwestor będzie miał pretensje do wykonawcy o to, że to nie działa tak, jak powinno działać, a nie można z góry powiedzieć, tak, i projektanci też tego nie mogą powiedzieć, że no słuchajcie, to się robi wszędzie w całej Polsce i to działa, tak, no bo obiekt jest specyficzny, nie wiem, nie znamy drugiego takiego. I to jest jedna jak gdyby jedno ryzyko, natomiast drugie ryzyko, na które wskazują, jest takie, że nie sposób wykonawcom do końca oszacować, jakie będą koszty, dlatego że przy jednoczesnym założeniu, że te preparaty, które są tam przewidziane, są bardzo drogie. Tak? Dla przykładu powiem, bo jeden wykonawca to powiedział, że 25 kg tej masy uszczelniającej w worku, tak? Która miałaby być tam zastosowana, kosztuje nie wiem, 200 zł powiedzmy na tamten czas. Natomiast nie do końca wiadomo, tak? jak ten beton, jak to się wszystko odkryje, czy on będzie się kruszył i tak jak jest 2 centymetry w projekcie przewidziane tej warstwy, czy on ma zrobić 2, czy będzie musiał zrobić 4, bo dla niego to bije w koszty, tak? Jeżeli to ta ilość masy z worków przechodzi w dziesiątki czy w setki kilogramów. Więc no jest szereg jak gdyby takich problemów, na które, jeżeli pan pyta o strategię, nie mamy jeszcze takiej wypracowanej, co do której bylibyśmy pewni, że ona zadziała, bo no jesteśmy tu uzależnieni od firm zewnętrznej, bo sami nie jesteśmy w stanie tego na chwilę obecną wykonać własnymi siłami. No i pytanie, czy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał spróbować to zrobić, no i na jakich ewentualnie zasadach, tak? To są takie pytania, na które będziemy sobie jeszcze szukać pewnie odpowiedzi. Dziękuję. Pan Łukasz, proszę. Ja jeszcze pytanie do tych boisk przy szkole w Pisarzowicach. Powiem, jak sprawa wygląda, że jest w tej chwili w sądzie. Czy będzie to tak wyglądało, że będziemy chcieli dokończyć to mimo tej sprawy sądowej z wykonawcą, czy po prostu będziemy czekać na rozstrzygnięcie?
Nie, myślę, że będziemy chcieli dokończyć to mimo tego, znaczy, żeby porządkować. Jeszcze w sądzie sprawa nie jest, na chwilę obecną jest na etapie odstąpienia od umowy stron, wysłania sobie wezwań do zapłaty, kary umownej, no i pewnie wcześniej czy później trafi do sądu i na etapie tego zainwentaryzowania tego, co jest i stwierdzenia ewentualnie, co jest nie tak. Jeszcze jesteśmy na etapie, że chcemy zlecić rzeczoznawcy opinię, która miałaby dla nas być jak gdyby dodatkowym dokumentem wspierającym, że w tym sporze technicznym to my mamy rację i to, co mówimy i mówi projektant, jest słuszna, wykonawca niesłusznie się upiera, że powinno być inaczej, ale myślę, że po zakończeniu tych prac rzeczoznawcy, bo on pewnie będzie chciał to sobie jeszcze obejrzeć i być może zrobić jeszcze jakieś prace odkrywkowe na przyszły rok, no nie powiem, że od razu po nowym roku, ale pieniądze w projekcie budżetu są zaplanowane, żeby to zadanie zakończyć, bo no nie zostało tam tego dużo, tak? Wartościowo może to jest dużo, bo myśmy na chwilę obecną z tego kontraktu, który tu Państwo widzicie za 1 100 000, wykonali i zapłacili prawie niespełna 400 tysięcy, ale samej pracy do wykonania pozostało niewiele, bo w tej inwestycji najdroższa tak naprawdę jest nawierzchnia, tak? To jest chemia budowlana, która jest bardzo droga, tak jak mówiłem o tych preparatach na Betlejem, to też są drogie rzeczy, te masy poliuretanowe też są drogie, więc duża część z tego kontraktu to przypadała na te masy, które tak naprawdę no, układa się w kilka dni, tak? W kilka dni to można zrobić, więc myślę, że to jest realnie do zakończenia, jeżeli będzie chętny wykonawca, znajdzie się w przetargu z ceną taką nas satysfakcjonującą, to jesteśmy to w stanie przed przyszłym rokiem szkolnym zakończyć. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? Nie ma. Dziękujemy za prezentację. Dziękuję również. Przechodzimy do następnego punktu. Są to projekty uchwał i jako pierwsza przedstawi projekt uchwały pani skarbnik. Proszę bardzo. Ja mam do przedstawienia jedną uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 488 418,57 zł i wydatków o kwotę 1 623 400. Powyższe zmiany zawiera załącznik nr 1 o dochodach budżetu gminy oraz załącznik nr 2 o wydatkach budżetu gminy. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 2 865 018 57, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Paragraf drugi, załącznik nr 3, zadania majątkowe na rok 2022 do uchwały budżetowej nr 38/224/21 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik, paragraf trzeci, załącznik nr 5, przychody i rozchody budżetu w 2022 roku do uchwały budżetowej nr 38/224/21 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4, załącznik nr 7, dotacje na rok na 2022 do uchwały budżetowej nr 38/224/21 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów 73 229 570 zł i 1 grosz, po stronie wydatków 77 855 799 zł i 21 groszy. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ten projekt był przedstawiony na wszystkich trzech komisjach. Uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, więc proszę Państwa o głosowanie. Jeszcze dwie osoby. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, jak Państwo widzą. Zapraszam pana Arkadiusza Wiercińskiego o przedstawienie projektu uchwały.
Państwu przedstawić projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Kamienna Góra a gminami tworzącymi zintegrowane inwestycje terytorialne aglomeracji wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej na lata 2021-2027. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego, zwanego dalej porozumieniem, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w zakresie zasad współdziałania stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej oraz powierzenia gminie Wałbrzych zarządzania zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi aglomeracji wałbrzyskiej pomiędzy gminą Kamienna Góra a gminami tworzącymi właśnie ten ZIT aglomeracji wałbrzyskiej. Tutaj wymienionych jest 27 gmin, które to porozumienie międzygminne zamierzają podpisać. Zgodnie z jego treścią w zakresie zasad finansowania. Paragraf 2 wyraża się zgodę na pracę nad dokumentem strategicznym zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym strategią rozwoju ZIT aglomeracji wałbrzyskiej, w tym na przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z zasadą partnerstwa opisaną w artykule 8 rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2021/1060. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt porozumienia, na zgodę którego wyrażacie Państwo, na podpisanie którego wyrażacie Państwo zgodę, stanowi załącznik do przedstawianego projektu uchwały. Jeżeli nie ma pytań, to... Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Małgorzatę Sajdak o przedstawienie szereg uchwał. A pierwsza to uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnienie zbiorników bezodpadowych oraz osadników w instalacjach przydomowego oczyszczania ścieków i transport nieczystości ścieków. Dzień dobry. Projekt uchwały był przedstawiany na wszystkich komisjach Rady Gminy Kamienna Góra i otrzymał pozytywną opinię. Projekt uchwały dotyczy górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Po podstawie prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszoną przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 60 zł za metr sześcienny. Ustęp 2. Określa się górną stawkę opłat ponoszoną przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych za usługi w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 150 zł za 1 metr sześcienny. Paragraf 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi odbioru odpadów komunalnych w wysokości. Ustęp 1. 550 zł za 1 metr sześcienny odebranych odpadów, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustęp 2. 600 zł za 1 metr sześcienny odebranych odpadów, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Paragraf 3. Górne stawki opłat określone w paragrafie 1 i paragrafie 2 są stawkami brutto, czyli zawierają podatek od towarów i usług. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 22/128/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra.
Dziękuję. Czy są pytania do projektu? I jeszcze paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Tak jest. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Proszę o następny projekt. Kolejny projekt również był przedstawiany na komisjach Rady i uzyskał pozytywną opinię. Dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, to jest działki 208/4 o powierzchni 15,10 hektara położonej w Czarnowie, gmina Kamienna Góra, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K/40/1981/6 z przeznaczeniem na posadowienie wiaty przystankowej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszowie oraz Ogorzelcu. Po podstawie prawnej Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu gminy Kamienna Góra prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy dwóch nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym są Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. To jest ustęp pierwszy. Działki numer 646/7 o powierzchni 1366/10 hektara położonych w Krzeszowie, dla której jest prowadzona księga wieczysta numer JG1K/30/24578/5. Ustęp drugi. Działki numer 109/1 o powierzchni 3906/10 hektara położonej w Ogorzelcu, dla której jest prowadzona księga wieczysta numer JG1K/30/23298/1. Paragraf drugi. Nieruchomości wymienione w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały przejmowane są z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu, to jest pod inwestycją drogową. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę o następny projekt uchwały. Kolejny projekt uchwały był przedstawiany na posiedzeniach komisji i tutaj na wniosek komisji wszystkich z uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Kamienna Góra nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Przedwojowie został w paragrafie pierwszym w ustępie drugim wykreślony punkt dotyczący nabycia jednej z działek. Tutaj już ten projekt nie obejmuje tej działki, o której Państwo zawnioskowaliście, żeby wykreślić ją z projektu uchwały. Więc przeczytam teraz uchwałę w kształcie zaproponowanym po wprowadzonych zmianach na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz gminy Kamienna Góra nieruchomości gruntowych niezabudowanych. To jest ustęp pierwszy. Działki numer 389/14 o powierzchni 600
tysięcznych hektara położonej w przedwojowie stanowiącej, przepraszam, 610 tysięcznych hektara położonej w przedwojowie stanowiącej własność prywatną, przeznaczoną zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny dróg klasy dojazdowej 8KDD, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K łamane przez 406454/8. Ustęp drugi. Działki numer 299/3 o powierzchni 699 10-tysięcznych hektara położonej w przedwojowie stanowiącej własność prywatną przeznaczoną zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej 4KDL, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K łamane przez 402638/4. Paragraf drugi. Nieruchomości wymienione w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały nabywane są z przeznaczeniem na cel publiczny pod utworzenie, poszerzenie istniejących dróg wewnętrznych zlokalizowanych w przedwojowie, to jest działka numer 389/14 na poszerzenie istniejącej drogi zlokalizowanej na działce numer 576 oraz działka numer 299/3 na utworzenie drogi łącznika pomiędzy działkami drogowymi. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę o następny projekt uchwały, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olszynach stanowiącej własność gminy Kamienna Góra. I tutaj, szanowni państwo, proszę, pan Respondek. Ja chciałbym złożyć wniosek formalny o wycofanie tej uchwały z dzisiejszych obrad w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olszynach stanowiącej własność gminy Kamienna Góra. Chodzi tutaj o sprzedaż tej drogi, która jest łącznikiem do działki i jeżeli będzie właściciel kupi tą działkę, to wtedy my będziemy tą drogę sprzedawać. Znaczy gmina wyrazi zgodę. Albo rada. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski do tej uchwały? Nie ma, więc szanowni państwo, będziemy teraz głosować wniosek pana radnego o wycofanie w punkcie piątym, czyli uchwały, tego projektu uchwały, czyli projektu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olszynach stanowiącej własność gminy Kamienna Góra. Jesteśmy gotowi, tak? Szanowni państwo, proszę o zagłosowanie. Teraz głosujemy wniosek pana radnego Respondka o wycofanie, zawnioskował o wycofanie tej w ogóle uchwały z dzisiejszego porządku. I proszę teraz o zagłosowanie. Kto jest za, przeciw i kto się wstrzymuje? Jak państwo widzą, jednogłośnie wycofaliśmy projekt uchwały z dzisiejszego porządku obrad. Będzie ta uchwała prezentowana na chyba najbliższej posiedzenie komisji, tak? W zależności jak nastąpi akt notarialny, tak. Dobrze, dziękuję. Proszę o prezentację następnej uchwały, czyli mamy uchwałę w sprawie zgody na zbycie w formie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Krzeszowie, tak? Tak. Czyli kolejny projekt uchwały również otrzymał pozytywne opinie wszystkich komisji Rady Gminy Kamienna Góra. Dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w formie umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamienna Góra oraz nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Krzeszowie. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie w formie umowy zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Kamiennogóra, to jest działki numer 696/3 o powierzchni 1148 10-tysięcznych hektara położonej w Krzeszowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K łamane przez 5069/1 stanowiące zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na nabycie w formie umowy zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej wpisanej do rejestru zabytków na podstawie decyzji konserwatora zabytków numer 204 łamane przez A łamane przez 04 łamane przez 1/13 z dnia 12 stycznia 2004 roku składające się z dwóch działek, to jest numer 682 łamane przez 1 o powierzchni 306,10 hektara oraz 682 łamane przez 4 o powierzchni 66,10 hektara położonych w Krzeszowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer JG1K łamane przez 30 10509 łamane przez 0 stanowiącej własność osoby fizycznej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania gminnych nieruchomości gruntowych, to jest działki numer 889 łamane przez 2 zabudowanej budynkiem numer 9 ulica Michała Wilmana oraz działki numer 696 przez 1 zabudowanej pomieszczeniami gospodarczymi. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Dziękuję. Nie widzę, więc proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta i proszę. Tak. Ostatni projekt uchwały również był opiniowany na posiedzeniach Komisji Rady i tutaj zostały zgłoszony w zasadzie jeden wniosek przez dwie komisje dotyczący zmiany, wprowadzenia zmiany w paragrafie 5, ustęp 1, który dotyczy zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały wymagają zadania wymienione w paragrafie 4 ustęp 2 punkt 2 w przypadku, gdy wartość zadania określonego przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego przekracza kwotę, było w projekcie 50 tysięcy złotych, komisje zaproponowały 20 tysięcy złotych i tutaj przypomnę, że chodzi tutaj o nabywanie nieruchomości, czyli wszelkie działania dotyczące nabywania nieruchomości przekraczające kwotę 20 tysięcy, tak brzmiał wniosek. I wniosek również dotyczy ustępu drugiego tego paragrafu 5. Zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały wymagają zadania wymienione w paragrafie 4 ustęp 2 punkt 1, a więc przypomnę, że dotyczy sprzedaży nieruchomości w przypadku, gdy wartość zadania określonego przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego przekracza kwotę 100 tysięcy złotych. To była pierwotna wersja projektu uchwały. Państwo zawnioskowaliście na dwóch komisjach, aby zupełnie tutaj ten punkt wykreślić, bo no, nie chcieliście, aby zgody Rady Gminy był jakiś pułap tutaj nadany. Wniosek był, żeby to zmienić na zero, czyli wykreślić tak naprawdę ten punkt, ten ustęp z paragrafu 5. Czyli każda sprzedaż nieruchomości wymagałaby zgody Rady Gminy. Ja tutaj wejdę w słowo, żeby było formalnie, proszę o zgłoszenie tego wniosku, bo te dwa wnioski tych dwóch komisji były identyczne. Proszę o zgłoszenie przez jednego z Państwa radnych. Proszę Pan Spodek o zgłoszenie formalnie tego wniosku. Zgłaszam formalny wniosek, że zgoda Rady Gminy będzie wymagana przy nabyciu nieruchomości w momencie, gdy wartość zadania określonego przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego przekracza 20 tysięcy, a przy zbywaniu nieruchomości zawsze bez względu na wartość zadania określonego przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, będziemy głosować teraz ten wniosek. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy. Głosujmy wniosek Pana Radnego tutaj. Proszę o zagłosowanie. Tak, proszę. Dziękuję. Poprawka do uchwały została przyjęta i Szanowni Państwo, teraz będziemy głosować już całą uchwałę z uwzględnieniem tej poprawki. Jesteśmy gotowi? Głosujemy teraz za uchwałą z uwzględnieniem już tej poprawki zgłoszonej przez radnego Piotra Respondka. Proszę bardzo o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Zapraszam Panią Amelię Kruszek-Szabłowską o przedstawienie projektu uchwały.
Proszę uwagę. Dzień dobry, ja przedstawię panu Państwu projekt uchwały, który był prezentowany na posiedzeniach stałych komisji gminy i uzyskał pozytywną opinię. Jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Po podstawie prawnej Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości. Punkt pierwszy. Dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 w wysokości określonej w paragrafie drugim punkt pierwszy litera a rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Punkt 2. Dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 w wysokości określonej w paragrafie drugim punkt pierwszy litera B rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Paragraf drugi. Traci moc uchwała 43/279/2022 Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kamienna Góra na rok szkolny 2022-2023. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma, więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękujemy. Zapraszam panią Marię Jaśnikowską o przedstawienie dwóch projektów uchwał. Dzień dobry. Ja mam do przedstawienia dwa projekty. Projekty były przedstawiane na komisjach, były zaopiniowane pozytywnie. Pierwszy projekt jest w sprawie przyjęcia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Po podstawie pierwszej, paragraf pierwszy, uchwala się program osłonowy Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2023, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, realizację programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2023 powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Drugi projekt uchwały jest w sprawie przystąpienia gminy wiejskiej Kamienna Góra do realizacji programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023. Po podstawie prawnej, paragraf pierwszy, przyjmuje się do realizacji program Opieka Wytchnieniowa edycja 2023 finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Paragraf drugi. Realizację programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2023 powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kamienna Góra. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, to już wszystkie projekty uchwał na dzisiaj. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy różne. Ja tylko mam taką krótką informację, że dnia 2 listopada 2022 roku wpłynęła od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze informacja o analizie złożonych oświadczeń majątkowych. Żadne z oświadczeń nie wymagało żadnej korekty, a ewentualne uwagi, poprawki zostały Państwu przekazane. Sprawy różne. Pani Wójt, proszę. Ja mam dwie informacje do przekazania. Pierwsza, taka bardziej techniczna, dotycząca dystrybucji węgla i zakupu przez naszych mieszkańców, ponieważ po ostatniej informacji, że pierwszy transport węgla dotarł już do
na skład tutaj do Krzeszowa. Zrobiło się takie małe zamieszanie wśród mieszkańców i myślę, że warto przypomnieć zasady, jakimi mieszkańcy mają się kierować. Po pierwsze, proszę bardzo o uzbrojenie się w cierpliwość, ponieważ pracownicy GOPS-u będą do każdej z osób, które złożyły wniosek, będą dzwonić i informować, gdzie się udać, kiedy mogą to zrobić, kiedy mogą wpłacić pieniążki na konto i na jaki numer konta, ponieważ pojawiły się już takie sytuacje, że niektóre osoby wpłacały na ogólny numer konta, a my mamy dedykowane konto właśnie do obsługi sprzedaży węgla. Później, jak już mieszkaniec uzyska tą informację, bo tutaj należy też podkreślić i przypomnieć, że obowiązuje jakaś kolejność, tak? Musimy stosować się do jakichś zasad, no i taką pierwszą podstawową będzie kolejność według złożonych wniosków. Potem mieszkańcy będą mogli dokonać wpłaty na konto, następnie będą musieli udać się do urzędu po odbiór faktury. Z tą fakturą dopiero wtedy będą mogli udać się na skład, gdzie ustalą termin dowozu, bo my ustaliliśmy warunki dystrybucji takie, że pan Piestrzyński będzie dowoził mieszkańcom węgiel do wskazanego miejsca. Przy czym tutaj też bardzo ważna uwaga, ponieważ limit dla każdego mieszkańca to jest 1,5 tony węgla, natomiast niektórzy być może będą chcieli realizować mniejsze ilości, podzielić sobie to zamówienie na kilka mniejszych. Ten dowóz gratisowy będzie obowiązywał tylko jeden raz, więc to jest bardzo ważna informacja. I druga informacja, to już taka zupełnie przyjemna. 17 grudnia w Domu Kultury w Pisarzowicach odbędzie się spotkanie wigilijne. Otrzymaliście Państwo tutaj na sesji dzisiaj plakaty i zaproszenia i zapraszamy, ja zapraszam w imieniu wójta i swoim na godzinę 15 do udziału w spotkaniu wigilijnym. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią mamy okazję znowu spotkać się przy wspólnym wigilijnym stole, wspólnie kolędować, kultywować tradycję, dbając o to, by ona była wciąż żywa. Zapraszam do udziału również w konkursie, który będzie w ramach tego spotkania wigilijnego przeprowadzony. W konkursie kulinarnym w tym roku będzie to, tematem głównym jest rybka w roli głównej. I po zakończeniu obrad, po zamknięciu sesji, bardzo proszę o pozostanie jeszcze na sali, ponieważ musimy przeprowadzić tradycyjnie też w naszej gminie losowanie potraw, które mają przygotować poszczególne sołectwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, czy w sprawach groźnych ktoś chce zabrać głos? Pan Sądek, proszę. Pani wójt, zapytać odnośnie tego węgla, czy wcześniej go można jakoś zobaczyć, czy od razu faktura do gminy i... Oczywiście, że można go wcześniej zobaczyć. Te wnioski, które mieszkańcy składają, one tak naprawdę nie obligują ich do zakupu węgla, dlatego też zabezpieczając się, gmina złożyła zamówienie, pierwsze zamówienie na 324 tony, a umowę mamy podpisaną na 800 ton tego węgla. Dlatego, że mieszkańcy być może no po prostu chcieli się zabezpieczyć, niektórzy może już dokonali zakupu w międzyczasie węgla, więc oczywiście jak tylko dostaną informację mieszkańcy, że mogą po węgiel, znaczy finalizować transakcję dotyczącą zakupu, to wtedy przed zapłatą będą mogli udać się na skład, zobaczyć, ocenić i zdecydować o zakupie. I jeszcze ważna informacja. Na dzień dzisiejszy w transporcie dostaliśmy tylko węgiel orzech. Jeszcze nie dostaliśmy ekogroszku. I miało. Dziękuję. Proszę. W sprawach różnych ktoś jeszcze? Pan Sołtys. Tak palcem wskazuje. Nie wiem, czy pokazuje, że chce zabrać głos, czy na kogoś wskazuje. Ja mam do Państwa tak problem, zgłaszam taki problem. Dotyczy to narastającego wykluczenia społecznego naszych mieszkańców, a mianowicie obserwuję na terenie mojej miejscowości, jak pewnie i innych, jak tu słyszę od innych sołtysów, spadek sygnałów komórkowych. W związku z tym nasi mieszkańcy są odcięci od świata, jeśli chodzi o linię komórkową. Proszę o zbadanie tego problemu, wpisanie go do protokołu i będę pytał na następnych sesjach, jakie państwo
macie rozeznanie w tej kwestii. I jak możemy tutaj pomóc tym osobom, których nie dosyć, że są wykluczeni z powodu mieszkania w środowisku wiejskim, to jeszcze z tego powodu, że ich telefony komórkowe są nieużyteczne. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, kto jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pan Jan Łebski. Pytanie do pana sołtysa. Co może i tutaj do władz, co może gmina zrobić? Bo faktycznie jak się jedzie do góry, jest dość kupę lat. To trwa, że jak ktoś ma z plusa, to jest tam słaby. Ale co my jako władza tu gminy może wnioskować do prywatnych firm? Co możemy pani, może pani odpowie tutaj, co możecie w tej sprawie zrobić? No? My możemy pośredniczyć w zadaniu tego pytania, tak? Z jakiego powodu, czym to jest spowodowane i ewentualnie prosić tylko o wzmocnienie tego sygnału. Natomiast jako gmina no nie mamy tutaj narzędzi, żeby wpłynąć na tą sieć komórkową. Mogę dalej kontynuować? Ja bym tutaj na początku, jak to było mówione i przedstawione przez panią wójt w sprawie tego PKS-u, akurat ja nie mogłem być, ale do pana Tomka zgłosiłem, tu jest bardzo poważny problem. Ludzie z Rędzin czy Czarnowa są odcięci od świata, można powiedzieć, dotyczy to starszych ludzi, zaznaczam. I nawet wskazywałem, jakie autobusy, i tu pani wójt wymieniała te autobusy, jak rok szkolny się zamyka, mają ferie, to mieszkańcy są odcięci, a starsi ludzie chcą dojechać przykładowo do lekarza i to trwa i trwa. Kto jak może, to staje ze starszych ludzi, zatrzymuje. No to jak było kiedyś. Ja się dziwię, że starostwo do tej pory tak jakby tego nie widziało problemu, a zgłaszane było wiele razy. Dziękuję. Dziękuję. Pan sołtys jeszcze, tak? Tak. Proszę. Ja chciałbym, żeby ten problem dotyczący tej komunikacji telefonicznej został tutaj zbagatelizowany. Żeby pojechać do lekarza, trzeba najpierw do niego się zarejestrować, czyli trzeba najpierw zadzwonić, to jest prymarne. I myślę, że to nie jest obojętne, dla państwa nie powinno być to obojętne, bo to są nasi mieszkańcy, to oni są wykluczeni. Są inne systemy pomocy, na przykład takie zegarki wspomagające czy ratujące życie ludzi starszych, które nie funkcjonują z tego powodu, że nie ma zasięgu. Więc to nie jest problem do zbagatelizowania, że jak podstawimy autobus, to ktoś ma szansę wyjechać ze swojej nory czy dziury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Czy sprawa Grzyżyk? Pani wójt, proszę. Tutaj myślę, że tutaj absolutnie nikt z nas nie bagatelizuje tego problemu. Natomiast jeśli patrząc, chcemy spojrzeć na realne narzędzia, którymi możemy się posłużyć, to po prostu ich nie mamy. I tylko taki był przekaz z mojej strony. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja dodam, już całkiem inna sprawa, dodam, że następna sesja i ostatnia w tym roku odbędzie się w Pisarzowicach. Proszę, ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nikt. Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie. Życząc wszystkim Andrzejom, a przede wszystkim naszemu radnemu zdrowia, szczęścia, pomyślności, zamykam 49. sesję Rady Gminy.